Witam, witam serdecznie. Ja jestem w trasie, stoję przed promem, szybciutko się przeprawiam na drugą stronę i lecę na północ, na wyżynę krakowsko-częstochowską. Będę jechał dzisiaj fragmentem, dość sporym fragmentem, ze 30-40 km szlakiem Orlich Gniazd. Bardzo piękne krajobrazy, urokliwe niezwykle pejzaże. Szlak krajoznawczo-turystyczny, piękny, znany. To dzisiaj przede mną. Tiro mówimy nie. Za płotem autostrada A4, a w lewo na Brzoskwinie, ale ja nie będę jechał po Brzoskwinie, tylko przejadę Brzoskwinie i pojadę dalej na północ do Ojcowa. Żeby dojechać do wyżyny krakowsko-częstochowskiej, to troszkę się trzeba też od strony Krakowa powspinać. Właśnie jestem w trakcie podjazdu. Co tu pokazuje? Siedem procent, osiem. Mniej więcej tak. Wiatr troszkę przeszkadza, bo dość mocny, tak do 20 metrów na sekundę wieje. Niestety dalej raczej w twarz, mimo że zmieniłem kierunek jazdy, ale jedzie się super, inne rzeczy wynagradzają ten wysiłek. Temperatura fajna, słoneczko, krajobrazy, teren fajny, wszystko gra. To chyba sztuczne. No, to jest pomysł. Nie trzeba podlewać. Jak słońce zajdzie, to się troszkę zimno robi. Dlatego wyciągam kurtkę i ubieram. A przy okazji muszę ściągnąć rękawiczki, bo to jest ciasna kurtka. A przy okazji krótka recenzja bardzo dobrej kurtki przeciwwiatrowej i przeciwdeszczowej Castelli. Aria się nazywa. No, ciaśniutka tu w rękawach bardzo. Ale to jest jak druga skóra. Nie tylko dlatego, że to jest ciasne i dopasowane, tylko że ten materiał jest niezwykle cienki w porównaniu do tego, co oferuje kamizelka czy kurtka Squadra, którą niedawno zrecenzowałem. Tamten jest dużo grubszy, sztywniejszy, a to po prostu druga skóra. Naprawdę niezwykle przyjemne w noszeniu, dotyku. Dzień samolotów, ale ja jestem w rejonie lotniska w Balicach, więc latają. Co my tu mamy na liczniku? Przede mną podjazd, tak, bo tu będzie solidny podjazd.
lasem. 30, prawie 5 km zrobione, 340 metrów przewyższeń. No, stosunek dobry. Nie widać przez te liście, ale no tu pełno tych skałek właśnie. Na całym terenie. I super ścieżki rowerowe. Oj, marzenie, marzenie ścieżki rowerowe. Wakacje, bierzcie auta, bierzcie rowery, przyjeżdżajcie do Krakowa. Kraków, punkt bazowy. I dookoła Krakowa. Przeróżne trasy rowerowe. Na każdy rower. Trekkingowy, górski, szosowy. Każdy rodzaj tras. Od płaskiego do gór. Na wschód Niepołomice, piękna puszcza. Płaski teren. Wzdłuż Wisły piękna trasa. Południe, no góry. Góry, solidne górki. I północ, właśnie takie regiony malownicze. Skałki. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, szlak Orli Gniazd, no cudo, cudo. Tutaj właśnie dzisiaj jestem. Pięknie mi się tu jedzie. Super. Tak się ciągną te krajobrazy właśnie. Tak to wygląda. No, solidny leśny podjazd się zaczął. 14% w tej chwili. Piętnaście. No i na Instagram leci oczywiście. No to jadę dalej. Kontynuuję ten podjazd. O. Takie dwa będą. Trzeba tu zacząć teraz, jak się przerwało. Dobrze się zaprzeć. Piąć. Najpierw. Dobra. I jedziemy. Udało się. Za Doliną Będkowską, czyli tym lasem, którym jechałem, parę kilometrów za tym lasem, zaczyna się rozciągać morze traw. Taki pejzaż, zupełnie inny. Super to wygląda. Pola po horyzont, pagórkowate, poprzecinane asfaltowymi ścieżkami. Czasem się zdarza, że przejedzie auto. Albo jakiś ciągnik, ale raczej rzadko. Idealna trasa na rower.
zatrzymam się na chwilkę. Słynne drzewo wśród kolarzy krakowskich i wokół krakowskich. Wysuszony, zmarniały dąb zwany drzewem wisielca. To chyba jest drzewo, na tle którego najwięcej kolarzy na świecie się sfotografowało. Ja też to zrobię. Proszę bardzo. Właściciel tego pola powinien brać opłaty. Byłby bogaty, gdyby brał opłaty od kolarzy. Też tutaj? Dzień dobry. Dzień dobry. Cel, kolejka się formuje do... cel podróży? No właśnie, no. Tyle kilometrów po to, żeby zdjęcie zrobić, nie? Cmentarz wojenny z 1914 roku, 400 metrów w tamtą stronę. Ja mam jechać tam, ale zaglądnę. Niedaleko przecież. Idę na cmentarz, próbuję go odnaleźć. A, tutaj jest. Za tymi drzewami. Cmentarz wojenny w Zadrożu. Straszne ilości komarów tu są. Spoczywają tu żołnierze 1 Armii Austro-Węgierskiej z 5 Pozońskiego i 10 Przemyskiego Korpusu Narodowości Węgierskiej, Polskiej, Czeskiej, Słowackiej, Niemieckiej i Ukraińskiej oraz żołnierze rosyjscy. Spokój tu mają. Przede mną, a w zasadzie nade mną, piękny zamek Piaskowa Skała. Najpierw była to siedziba rodu Szafrańców, prawie 3 wieki. Później ten ród troszkę zszedł na marną drogę, bo zaczęli okradać i napadać podróżujących tymi terenami kupców. Za co prawnuk założyciela tego rodu został w Krakowie ścięty. Później zamek przechodził z rąk do rąk, zmieniali się właściciele. Ostatni prywatny właściciel w 1902 roku zbankrutował i zamek został wystawiony na sprzedaż. Żeby zamek został w polskich rękach, zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Udało się zebrać kwotę odpowiednią, chyba 60 tysięcy rubli, coś takiego, ale nie jestem pewien. Po wojnie oczywiście zamek został państwowy. Tutaj wokół zamku znajduje się kilka stawów. Nie wiem, czy widać tę wodę. Nie chcę przechodzić, bo tu auta przejeżdżają. Ale te stawy są stare, z XVI wieku. Hodowano tutaj ryby. Aktualnie hodowli już tu nie ma. Są tutaj rzadkie gatunki płazów. Podobno, gdy tutaj mają żaby gody, to z całej okolicy, z kilku kilometrów te żaby tutaj przychodzą. A miłośnicy przyrody, żeby samochody nie rozjeżdżały, przenoszą je przez tę jezdnię. Ta trasa tutaj, jakby ktoś się wybierał właśnie tą drogą do między innymi tego zamku na rowerze,
to ta jezdnia tutaj, ta droga, ona się wydaje na mapie dość główna i nawet teraz sporo aut tutaj jedzie, ale mówiąc szczerze, tu się bardzo przyjemnie jedzie na rowerze. Wbrew pozorom nie ma dużo aut. Akurat tak się tutaj zebrało parę pod rząd. Mknie się tu pięknie, asfalt dobry. Osłonięty teren od wiatru. Ile razy tu jestem, to jakby mi w plecy wiało. Prawie 40, tu można cały czas grzać. Płynnie, równiutko, fajnie. Turystów bardzo dużo, ludzie tu spacerują, chodzą na zamek, tam jest świetna restauracja podobno na zamku i chodzą po tych górkach, pełno ścieżek. Nudzić się tutaj nie można, masę rzeczy do zobaczenia, do zwiedzenia. Piękne tereny, piękne skałki, krajobraz. Cacy. Ponieważ jest to okolica, w której bardzo dużo hoduje się ryb, okolica pełna stawów rybnych, no to są też restauracje, bardzo dobre restauracje. Kawiarnie. Można dobrze zjeść, napić się dobrej kawy. Tutaj się zawsze dużo działo. Wyścig górski pod Ojcowem. Proszę bardzo. Trudny odcinek serpentyn ojcowskich. Ja właśnie nimi jechałem. Dwaj kierowcy, Schmidt i Sojka. Bardzo dobrzy byli kierowcy. Czechosłowaccy. Tygodnik ilustrowany. 1911 rok. Wydanie 5 sierpnia. Proszę bardzo. 25 rok. 1895. Wędrowiec. Pismo tygodniowe ilustrowane. Tutaj widzę, noc czarów w Ojcowie była. Pod tym zdjęciem to jest rok 1927. Ilustrowany kurier codzienny. Tekst. Nie trudno zgadnąć, gdzie leży ta dolina, to Ojców, do którego obecnie będzie prowadzić świetna droga. O! Na zdjęciu tu widzimy, jak jest napisane, dzielną Kasię, która codziennie przynosi pieszo z Krakowa, kurier ilustrowany i światowid i sprzedaje je letnikom ojcowskim. No popatrzcie się. Kurde, z Krakowa pieszo codziennie?